tej chwili udzielam głosu panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca dzisiejszych obrad, Wysoka Rado. Przysięgą państwa rady na dzisiejszej posiedzeniu Rady Miasta 7 kadencji, jak również złożeniem przez burmistrza ślubowania rozpoczynamy kolejną kadencję samorządu miasta Zambrów. Będzie to kadencja bardzo trudna i złożona ze względu na oczekiwania naszych mieszkańców. Zambrowiacy oczekują dalszego dynamicznego rozwoju miasta, który znacząco przełoży się na ich poziom życia. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby sprostać oczekiwaniom naszych mieszkańców. Szansą naszego dalszego rozwoju zapewne będzie nowa perspektywa Unii Europejskiej i jej środków finansowych, jakie Polska dostanie w tym okresie. Planujemy również składać projekty zarówno do regionalnego programu operacyjnego Województwa Podlaskiego, jak i do sektorowych programów operacyjnych. Również będziemy chcieli skorzystać z wszelkich dostępnych programów rządowych wspierających inwestycje i remonty samorządowe. Jest to tym bardziej ważne, ponieważ jesteśmy samorządem niezaliczającym się do bogatych po stronie dochodów własnych i tylko dzięki bardzo dobrze funkcjonującej dyscyplinie budżetowej możemy z roku przeznaczyć duże kwoty z wydatków na inwestycje i remonty. Trudna i złożona sytuacja kolejnych budżetów nie tylko naszego miasta jest oczywistą winą kolejnych kadencji polskiego parlamentu i kolejnych rządów, które niewiele robią, żeby wzmocnić pozycję finansową polskich samorządów, a kolejne ustawy i rozporządzenia przyczyniają się do uszczuplenia finansów jednostek samorządu terytorialnego. Również w tej kadencji będziemy się borykać z problemami i skutkami budżetu państwa, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na nasz budżet i nim wynikające z tego zagrożenia i obciążenia. Należy, uważam, przywrócić zasadę rekompensowania ulg i zwolnień ustawowych, o których stanowi artykuł 167 punkt 1.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi: jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających zadań. Ten zapis nie jest respektowany przez parlament i rząd Rzeczypospolitej, czego jaskrawym dowodem są poniższe argumenty. Niedoszacowana jest co roku część oświatowa subwencji ogólnej, która nie powinna być liczona tylko na liczbę uczniów w kraju, a wyłącznie w odniesieniu do dochodów budżetu państwa. Ulga rodzinna, tak bardzo potrzebna, uszczupla znacząco dochody gmin i nie jest rekompensowana przez budżet państwa. Zadania, jakie realizują samorządy z zakresu administracji rządowej, są dofinansowane tylko w granicach 20%, a powinny być sfinansowane w 100%, bo to jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Gminy nie mają zapewnionego udziału w podatku VAT. Archaiczna ustawa z 1982 roku, Karta Nauczyciela, powoduje dodatkowe obciążenia budżetów gmin. Ponadto obowiązująca mnogość i często kiepskiej jakości prawnej i merytorycznej ustaw i rozporządzeń powoduje, że stanowienie i przestrzeganie prawa na szczeblu samorządowym jest bardzo trudne, skomplikowane i powoduje niepotrzebne konflikty z zainteresowanymi mieszkańcami czy osobami prawnymi. Wysoka Rado, mieszkańcy naszego miasta w wyborach samorządowych na burmistrza po raz kolejny obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli mandat na kolejną kadencję. Mój dotychczasowy sukces wyborczy opierał się na przedstawieniu, a następnie na konsekwentnej realizacji programu wyborczego. Również w tej kadencji planuję zrealizować program wyborczy, z którym w ogólnych zarysach pragnę zapoznać Wysoką Radę. W czterech takich działach. Pierwszy to jest Zambrów, dynamicznie rozwijającym się miastem. Przede wszystkim
Rozbudowa Zamrowskiego Parku Przemysłowego o trzeci etap na bazie byłej hali przędzalni Zamrowskiej Zakładu Przemysłowo-Wojennego. Przygotowanie i zagospodarowanie nowych terenów przemysłowych przy ulicy Targowej. Następnie przygotowanie nowych, kolejnych terenów pod inwestycje przemysłowe. Ułatwienie i tworzenie miejsc pracy i ochrona istniejących poprzez pełną działalność produkcyjną podmiotów na terenach inwestycyjnych. Kontynuacja proinwestycyjnej polityki podatkowej oraz zwolnień podatkowych. Przeznaczanie z kolejnych budżetach miasta minimum 25% wszystkich wydatków na cele inwestycyjne i remontowe. Bieżąca współpraca z pracodawcami i przedsiębiorcami. Inwestycje w dziale gospodarki komunalnej. Budowa budynku komunalnego, dofinansowanie remontu budynków zabytkowych, rewitalizacja części koszarowej i starówki zamrowskiej i dalsza poprawa estetyki osiedli mieszkaniowej. Jeśli chodzi o drugi dział Zamrów miastem przyjaznym jego mieszkańcom, przede wszystkim pomoc w doposażeniu w nowoczesną aparaturę medyczną dla szpitala, zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej w celu poszerzenia świadczonych usług, powiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych poprzez przeznaczanie środków z kolejnych budżetów miasta, pomoc osobom, mieszkańcom miasta znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, budowa nowoczesnej sieci szerokopasmowej ze stałym dostępem do internetu, realizacja projektu zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. Jeśli chodzi o Zamrów, miastem bezpiecznym, przyjaznym środowisku naturalnemu. Tutaj zmniejszenie zagrożenia wynikających z dużego natężenia ruchu, budowa drogi miejskiej łączącej ulicę Ostrowską Rondo z ulicą Wojska Polskiego, budowa nowych dróg, ulicę Nadrzeczną na osiedlu przy ulicy Obrońców Zamrowa, na osiedlu przy ulicy Podedwodnego, remont dróg Ostrowska, Białostocka, Przysuckiego, remont i budowa nowych parkingów. Poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Straży Pożarnej polegającej na doposażeniu sprzęt specjalistyczny. Dodatkowe płatne z budżetu miasta piesze patrole policyjne. Rozbudowa monitoringu miejskiego. Następnie modernizacja oświetlenia ulicznego, ograniczenie emisji zanieczyszczających środowisko poprzez rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej oraz budowę instalacji fotowoltaicznych. I czwarte Zamrów, miasto dbające o oświatę, kulturę, tradycje i sport. Oświata, remont i modernizacja obiektów oświatowych, zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach, miejskich oddziałach żłobkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach miejskich, budowa urządzeń rekreacyjnych na boiskach sportowych przy szkole podstawowej nr 3, nr 4, nr 5. Jeśli chodzi o kulturę, budowa mini amfiteatru pomiędzy biblioteką miejską a budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury, wspieranie miejscowych animatorów i twórców kultury, kontynuacja kulturalnych imprez masowych, jeśli chodzi o sport, rekreację, zakończenie remontu stadionu miejskiego, ekomodernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej Delfin, budowa sali sportu walki, budowa ścieżki rowerowej do Czerwonego Boru wspólnie z gminą Zamrów, rozbudowa parku przy ulicy Cmentarnej. Również planuję współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad w Białymstoku w zakresie przygotowania decyzji środowiskowej w celu budowy łącznicy Zamrowa, który połączy obwodnicę Zamrowa z drogami nr 6366, remont ulicy Kościuszki, uzgodnienia przebiegu dróg krajowych przez miasto Zamrów i remont ulicy Łomżyńskiej. Ponadto planuję współpracę z samorządem powiatu zamrowskiego w zakresie kapitalnego remontu ulic powiatowych, remontu placu parkingowego za budynkiem przy ulicy Fabrycznej, wykonanie nowego parkingu dla przyjeżdżających interesantów Starostwa Powiatowego Urzędu Miasta, wykonanie na parterze budynku Fabryczna 3 Biura Obsługi Interesantów, przekształcenie Regionalnej Izby Historycznej w Muzeum Ziemi Zamrowskiej. Jednak
współpracy ze starostwem powiatowym warunkuje zmianą zarządzających tym samorządem, ponieważ jeśli zostanie podtrzymany dotychczasowy układ polityczny, który jak wszyscy widzą się nie sprawdził, nie widzę żadnej możliwości współpracy z tym samorządem. W realizacji tego bardzo ambitnego programu będziemy w tej kamencji pomagali i wspierali pan Bogdan Kamiński, sprawując funkcję zastępcy burmistrza, pani Barbara Gardowska będzie sprawiała funkcję skarbnika miasta, pani Anna Wiśniewska będzie pełniła funkcję sekretarza miasta oraz naczelnicy i pracownicy Urzędu Miasta. Liczę również na owocną współpracę z prezesami spółek, prezesami spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Jednak najbardziej, szanowni państwo, oczekuję na harmonijną, całokadencyjną współpracę z Wysoką Radą. Program, który przed chwilą przedstawiłem, jest programem Komitetu Wyborczego Wyborców Razem, ale zapewne wiele punktów jest zbieżnych z państwa programami i postulatami. Ponadto w trakcie kadencji mogą zaistnieć problemy bardzo ważne dla funkcjonowania i rozwoju naszego miasta, których nikt z nas nie przewidział w swoich programach, a które będziemy musieli wspólnie rozwiązywać. Dlatego też gorąco apeluję o bardzo dobrą współpracę z Wysoką Radą siódmej kadencji. Ja ze swej strony deklaruję wolę współpracy z Wysoką Radą, ponieważ jesteśmy razem wybrani przez mieszkańców, żeby im służyć i rozwiązywać ich problemy, aby w naszym mieście żyło się szczęśliwie i bezpiecznie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.